Witam Państwa serdecznie. Moje nazwisko Żarek Grzegorz. Jestem przedstawicielem firmy Intermach i znajdujemy się w gospodarstwie pana Konrada Kozakiewicza, który uprawia truskawkę w tunelu. Jesteśmy właśnie praktycznie w szczycie zbiorów. Mamy tutaj odmianę Flair, praktycznie jest to już szczyt zbiorów. W tej chwili musimy powalczyć tutaj nad jeszcze jakością tego owocu. I pierwszy produkt, który Państwu bym chciał zaproponować, żeby na pewno się to pojawiło, jeżeli chcemy powalczyć o dobrej jakości produkt, to myślę, że warto podawać krzem w postaci produktu OptiSeal. Dawka jest tego 0,5 litra na hektar. Ale pamiętajmy, OptiSeal też możemy dawać dokorzeniowo. Co nam to spowoduje, proszę Państwa? Większość takiego towaru, truskawka, jak wiemy, jest dosyć delikatnym owocem i krzem może nam spowodować, że jakość poprawi się znacznie, jakość owocu i nie będzie problemu z transportem, z przewożeniem. Jeżeli już to trafi do tego finalnego odbiorcy, ten towar jeszcze będzie naprawdę bardzo dobrej jakości. Czyli w tej chwili polecałbym stosowanie krzemów w postaci produktu OptiSeal. 0,5 litra na hektar, jeżeli w formie dolistnej i około litra do 2 litrów, jeżeli chcielibyśmy to dołożyć do fertygacji. Jeżeli chcemy mieć bardzo dobry efekt w tym momencie, drugim składnikiem, który bardzo nam tutaj może wpłynąć na plon, jest potas. I możemy OptiSeala łączyć z plonwitem kali, czy z takim produktem intermagowskim Calprim, czyli podając jednocześnie potas i krzem powodujemy i wybarwienie oraz zwiększenie jakości owocu. Poza produktami potasowo-krzemowymi bardzo ważne są też mikroelementy. Proszę pamiętać, że to jest dosyć intensywny i krótki zbiór i musimy pamiętać tutaj mocno o mikroelementach. W tym gospodarstwie robione są zalecenia do fertygacji na podstawie analizy wody. Używane są do tego nawozy dropferty, w których też mamy mikroelementy, ale pamiętajmy, tutaj też mamy różne zawirowania pogodowe, temperaturowe i powinniśmy pamiętać o tych mikroelementach. I patrząc na warunki pogodowe, w tej chwili bardzo mocno musimy uważać na niedobory manganu i cynku. I tutaj chciałbym Państwu zaproponować, jeżeli mamy problem, w gruncie na pewno mamy problem, natomiast w tunelu już troszeczkę mniej, ale też pamiętajmy o tym, proponuję dolistnie amino ultra manganowe. Jest to produkt, w którym nośnikiem manganu są glicyniany, dlatego dzięki temu są bardzo szybko pobierane. Podobnie cynk, amino ultra cynkowe, dawki od 0,3 do 0,5 kg na hektar. Oraz jeden ze składników, akurat to jest szczególne w tej odmianie, jest wrażliwy na niedobory żelaza i wtedy bym proponował stosowanie amino ultra żelazowego. Przede wszystkim chodzi tutaj o ten szybki efekt. Jest to uprawa tunelowa, dosyć intensywny przyrost, wzrost i żeby tutaj zadbać o niedopuszczenie do jakiegokolwiek niedoboru, głównie tak jak mówię, no, mikroelementów, bo o tym dużo osób zapomina. Natomiast jeżeli mamy uprawę w gruncie, to mamy troszeczkę więcej tych problemów z tymi mikroelementami i musimy o tym pamiętać. Mamy dosyć chłodny rok, dlatego tutaj, proszę Państwa, no, w tunelu wygląda to pięknie. Możemy tutaj sterować tą temperaturą. Te zimne noce nam tutaj za wiele nie przeszkadzają. Także no widać tutaj ten potencjał, jeżeli to jest prawidłowo odżywione, a widać tutaj po liściach, że nie mamy żadnych niedoborów, możemy się tutaj spodziewać naprawdę finalnie dosyć dużego plonu. Oczywiście też musimy mieć z tyłu głowy jedną rzecz. Za chwilę tutaj będzie koniec zbiorów i nie możemy zapomnieć o tej truskawce, tylko to jest, przyjdzie tak naprawdę najważniejszy moment przygotowania tej rośliny do przyszłego sezonu, żeby w przyszłym sezonie nie mieć żadnych problemów. Także zbiory zbiorami, natomiast to, co najważniejsze w truskawce, dopiero nas czeka. Co wtedy jej podawać, żeby ona jak najwięcej zawiązków zawiązała na przyszły sezon.
Zakończamy powiedzmy temat zbiorów i chciałbym tutaj troszeczkę się skupić na tym, do czego powinniśmy się przygotować. To już co nadmieniałem, bardzo ważnej rzeczy. To, co zrobimy po zbiorze, to praktycznie to jest nasz sukces w przyszłym roku zbioru. Podstawową rzeczą, tu jest akurat odmiana flery. Jest to specyficzna, zresztą musimy zalecenia przygotowywać pod konkretne odmiany. Inaczej byśmy troszeczkę pracowali nad odmianą na przykład Alba. W flerze bardzo ważne rzeczy. To jest odmiana, która dosyć intensywnie, szybko przyrasta po zbiorach, po ścięciu i dużo musimy zwrócić uwagi na mikroelementy. Już mówiłem o tej rzeczy, bo w trakcie zbiorów też są problemy, głównie żelazo. I tutaj, proszę Państwa, nawet jeżeli mamy fertygację i spełniamy zapotrzebowanie rośliny na żelazo, i tak ta odmiana potrzebuje takich dużych ilości, że musimy i dolistnie, ale także i zwiększać ilości tego żelaza, które podajemy w fertygacji. Nawożenie pozbiorcze ustalamy także na podstawie analizy wody, bo będziemy tu robić fertygacją, innej powiedzmy możliwości nie mamy. Jest specjalny faza, powiedzmy, pozbiorcza. Jeżeli by Państwo byli zainteresowani, mogę Państwu przygotować takie zalecenia pozbiorcze na Państwa odmiany czy truskawki, czy też nawet na flera. Jest to oparte tak samo o analizę wody, tylko że z przewagą jest to bardzo dużej ilości potasu i uwzględnienie mikroelementów w zależności, jaką odmianę będziemy chcieli przygotować do zimowania i do stworzenia zawiązków na przyszły sezon. Wszystkie szczegóły możecie Państwo u mnie uzyskać pod numerem telefonu lub na naszej stronie Intermagu. Na naszej stronie Państwo też znajdziecie wszystkie informacje na temat zabiegów, które należy wykonać pozbiorczo czy do momentu zimowania truskawki. W intensywnej uprawie truskawki w tunelu możemy też mieć problemy, jeżeli uprawiane jest to w glebie, z różnymi patogenami odglebowymi. Głównie tutaj myślę o nicieniach. Jest dosyć dużo, o tym się ostatnio mówi. I w Intermagu mamy tutaj na to świetne rozwiązanie. Jest to preparat Bactim Receptor, który podajemy w formie podlewania. W przypadku upraw tunelowych nie mamy z tym problemu, ponieważ jest to wszystko zrobione na fertygacji. Jest to dawka od 2 do 4 kg na hektar. Oczywiście, jeżeli mamy problemy z nicieniami, możemy wykonać takie badanie, sprawdzić sobie glebę, czy faktycznie mamy się czego obawiać i czy trzeba z tym walczyć. Chociaż też polecam, takie badanie nie jest drogie, można to nawet dla swojego świętego spokoju wykonać i być pewnym, że przyszły sezon będzie prowadzony bezbłędnie.